Dobra, to tak. Coś mi się wydaje, że to już chyba jest ostatni moment w tej grze? Wiem, o ile dobrze pamiętam, teraz będzie lekki rozpierdol. Ale no i tak już nam dużo nie zostało, więc możliwe, że to jednak będzie ostatnia sesja z tej gry. Na pewno nie ostatni odcinek, bo jeszcze na moje jakieś 1,5 godziny zostało. Jestem aligatorem! Zjem was, suki! W sumie wiem, że w jednym z DLC są aligatory. Tutaj na tych mokradłach. Z chęcią bym popatał takiego jednego fajnego. Ja bym praktycznie wszystko popatał. Co, Reksiu? O! Czekajcie chwilę. O, plecak! Czekajcie chwilę. Reksio coś chce. Co, Reksiu? Co chcesz? Czego potrzebujesz? Co? Chodź tu. O, jaki fajny Rekcio! O, jaki fajny! No! O, kurde, jak z ciebie się sypie sierść, to jest coś okropnego. Ale i tak cię podrapię i pogłaskam. Trzeba cię wyskubać jak kurczaka. O. Dobra, nie mogę ciebie za długo głaskać, bo kurde mam zapauzowany let's play. Co będzie, kurde, pół godziny pauzy? No nie! Co, chcesz iść, siku, czy coś? To idź sobie, siku. Nie, wrócił się. No, to się zdecyduj w końcu. No, jak chcesz iść szczać, to idź. Ja tutaj trochę zajęty teraz jestem, więc nie mogę z tobą pójść. No idź! Zostawię drzwi otwarte. Reksiu, tylko mi tutaj nie przeszkadzaj, dobra? Bo ja teraz jestem zajęty. No. To był Reksio. A ja dostałem plecak. W sumie zawsze jak... Kurwa. Widziałem coś fajnego, ale wpadłem do wody. O, poszedł. Dobra, nie wiem, czy słyszeliście chrupanie schodów. Ale no. Coś dostałem. Kopalnia Soli Amber Combi. Pyłd... Dulwej. No cóż, ten let's play to była jedna wielka kopalnia soli czasami. 18 lutego 1892 rok. W kopalni Petersona doszło do zawału. Tuan i Beckford nie żyją, a Huxley nigdy już nie będzie chodzić. Stary Stan miał rację, tutejsza ziemia jest zbyt grząska. 19 lutego 1892. Firma nie wyśle nikogo w zastępstwie. Chcą, żebyśmy pracowali na 2 zmiany. Nie mogę doczekać się powrotu do ojczyzny. A no tak, teraz kopalnie będą. Muszę te gówno zajebać, czekajcie. Chyba dostaniemy tutaj jakąś broń nareszcie. Obserwują nas z helikoptera? No cóż, to tak jak w DMC2 trzeba wziąć, kurde, pistolet z nieskończoną amunicją i zestrzelić gówno. Nie czekaj, mam przecież. Dał ci się zabrać rzeczy mi. Whatever, przecież to moja żona była, nie? Oczywiście, że mogę jej rzeczy zabrać. Dobra. Tak, najgorsze jest to, że wszystko nie jest posortowane tak jak trzeba. Ale dobra, posortuję sam. Nóż survivalowy biorę, bo jest ładniejszy. Który to był mój domyślny pistolet ten? 7 nabojów, tak. Nie, domyślny był ten, ale biorę ten z 7 nabojami. Strzelba. TMP chciałbym mieć ze sobą, czy mi się przyda? Możliwe. Granatnik zostawię, palnik też. Tak, amunicja do pistoletu. Ulepszona. W sumie to zostawię, bo są 2 naboje, będą zajmować inwentarz. Naboje do strzelby. Maszynowa. Apteczka wydajna, chemikalia, ze 2 wezmę, Silne zostawię. Chociaż w sumie silne może zawsze się przydadzą, by zrobić amunicję do granatnika, więc kto wie, kto wie. To chyba wszystko. Jest jeden kwas, nie wiem czy mi się przyda, ale... Powinienem go ze sobą tachać, może lepiej nie. O, ulepszona... A nie, to jest to, co zostawiłem. Dobra, bombę zdalnie sterowaną w cholerę zostawię na razie. Teraz jestem uzbrojony po zęby! Żadna mała dziewczynka nie będzie mnie straszyć teraz. I save'nę przy okazji. Czekaj, to jest dobry plik? Upewnię się. 10 maj, tak, to dzisiaj. Ja pierdzielę, prawie 2 tygodnie temu w to grałem. Jesus fucking Christ. Wiem, jestem kurwa regularny w chuj, ale no. Tak jak powiedziałem. Żeby znaleźć stabilność w... O! Czyli jednak Magnum możemy jeszcze wziąć, ale i tak mam chyba 4 starożytne monety, więc whatever. Ale no, tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli chcę stabilności w moich tych materiałach, to muszę najpierw stabilność w prawdziwym życiu znaleźć. Wiem, to jest zjebane, ale co zrobię? Mayday, mayday! Bravo 1, do you read? This is Alpha 1. Report. Did you find anything? A thorough search of the Baker property revealed zero survivors. Ten koleś trochę zabrzmiał jak Chris. You did find evidence of a skirmish. Evelyn? Negative. However, we did find several encrypted messages from the Baker's son Lucas to an unknown third party. You can probably guess who that was. That's just great. We've had reports in the abandoned mine south of the property. I'm gonna go have a look. W sumie tak sobie myślę, jest teoria, no nie? Tak o tym, co Ferdek powiedział, że oni nie są zabójcami, nawet ich synek Lukas czy coś, no nie? Krążą teorie, że Walduś nawet nie był zarażony tym koronawirusem, więc on to, co normalnie tak się zachowywał, to on normalnie się zachowywał. W sumie nawet według pewnych dokumentów, które czytaliśmy, no nie, jak on tam zamknął jakiegoś dzieciaka w tym... tam gdzieś, no nie, to spowodowało, że no, że on możliwe, że on był szurnięty od samego początku. Ale no, Walduś to Walduś. O, chwila. Na chuj mi, kurde... O mój Boże. Po co ja to wziąłem? Na chuj mi to, jak ja, kurde, nie mam Magnuma. Tu będzie inwentarzu zawalać miejsce. Dobra. O ja dobrze pamiętam, tu chyba jakieś będzie gówno, bo wracałem się dość sporo w tym miejscu. No, pewnie dlatego, że znajdowałem jakiś... W sumie... I znowu jednak, kurde, się wracam. Wezmę psychotropy i może znajdę jakieś fajne itemy w międzyczasie, bo jednak no, powinienem je wykorzystać. Gdzie one są? Aż 4 mam! Wezmę ze sobą wszystkie 4, bo czemu nie? I... Mniam! A, wiedziałem, że coś jest. Serio, nie widziałem czegoś tak łatwo do znalezienia i silne chemikalia. Nie, dobra, strzelba, kurwa! Pist! Pist! Ty też chcesz? Pist! Haha! O, jeszcze żyjesz! Ja tam nie jestem, dupku! No. I pist po raz kolejny, haha. Paliwo do palnika. Na chuj mi paliwo. Ale i tak wziąłem. Dobra, chemikalia schowam. Paliwo schowam, dobra, bo jednak potrzebuję miejsca trochę w moim inwentarzu, mimo tego, że mam 2 plecaki na plecach. Lubię plecaki. Są bardzo pożyteczne. O! Siema. Nie wiem co wziąłem, ale coś wziąłem. Kurwa, menu otworzyłem, ty! Dobra, dość tego. Ja pierdolę z tymi szmaciarzami. O. Dobra, nie. Dobra, koniec zabawy. Zostałeś bez głowy. Akurat się psychostymulanty skończyły, kiedy podeszłem do tamtego miejsca, no szlak. Wow, nie mam heali. Zajebiście. Dobra, mam. Fuck this shit, wezmę z silnymi połączę. Bo jestem desperacko, no desperacko muszę jednak ogarnąć wszystko co jest do czerwony jestem, o mój Boże. No nic, ale myślę, że chyba jeden hit przetrwam jakby co. I znowu nie blokowałem ani jednego ciosu, którego we mnie wprowadzili, no kurde jego mać. Piłem sobie wodę gazowaną. No, tu chyba będzie jedna wielka rozpierducha w tym miejscu. No idź! No. Obejrzmy to. Kopalnia soli. O tak, bo tutaj będzie dużo wkurwiania się. O wilku mowa! Dobra, poszedł się lizać sól od spodu. O! Pamiętam to. Saper myli się tylko raz. Jeżeli kurde w pudłach będą te bomby, to mam przesrane, bo ja tego nie słyszę. Ta, przeładuj od razu. Tak, teraz będą na nas napierać ze wszystkich stron. Buu! Bitch! Jaka szkoda, że bomb nie wziąłem ze sobą, teraz żałuję. O, ale przypomniałem sobie o obrocie! Dobra, tego załatwiłem. Nie, wrócę się po bomby jednak. Brak reakcji! Aaaa! Dobra, nie wrócę się po bomby. Ha! O mój Boże. No to mnie nieźle strollowali gnoje. Wiedzieli, że kurde będę potrzebował pójścia tędy. Brak reakcji! Spierdalaj. Ho! Dziękuję. Jezu, moje ręce wyglądają jak gówno. O mój Boże. No cóż. Jednak blizny zostają po wojnie. Nie dość, że mentalnie, to jeszcze i na ręcach. Ale bym tutaj psychotropów użył teraz. Użyję, czemu nie, whatever. Ale najgorsze jest to, że wszystko co znalazłem tutaj już zostało znalezione, no. Jeszcze pewnie będą gnoje we mnie napierać, nie? Więc trzeba uważać. Na... Magnum. Na cholera mi magnum. O! Dobra, to jest bardziej pożyteczne. Na cholerę mi magnum, którego nie mam. Ła! 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 Gdzie są te jebane bomby? Bierz tą bombę! Kurwa, jak ja nienawidzę tego, że w tej jebanej grze menu się nie pauzuje. Nie, debilu, załóż ją, weź ją do ręki. Kurwa! Zajebiście! Zjebałem po całości. Bierz to, kurwa! Jebać tą grę! Czemu nie mogę tej jebanej bomby z menu ekwipować? Nie, muszę przesunąć do jebanych strzałek, bo inaczej ci to nie zadziała! Jesus fucking Christ! Mówiłem, że ta kopalnia soli będzie bardzo słona! Mówiłem! Ach. Jestem ciekaw, czy jak przesunę jakąś broń. Nie, nie działa. To ma kurwa sens. Ja pierdolę. Och, znowu z tymi szmatami trzeba się lać. Tak, jestem wkurwiony, przepraszam. Idź się jeb, szmato, kurwa! No. Ach. Ja pierdolę, przeprawa przez te kopalnie soli będzie naprawdę długa, coś mi się wydaje. I to bardzo. Po co ja jedną z tych bomb wysadzałem, jak przecież mógłbym zwabić jednego z tych gnojów do niej. Wezmę, połączę trawkę z tym, może mnie coś nic nie zaatakuje w międzyczasie. Kto wie? Nie, dobra, tą bombę zostawię, zwabię tych skurwysynów. O ile będę mógł... No jas! No chodźcie. Może jeszcze zwabię was tu, czy coś, nie wiem. Dobra. Dobra, przynajmniej jednego. Jeszcze tutaj gdzieś drugi powinien być, nie? Czy jego rozwaliłem? Nie, poszedł! Dobra, dobra, całe szczęście. Uff, strategia zadziałała. Z czego się bardzo cieszę. Dobra, gdzie są te jebane bomby? Były one gdzieś tam. O tu. Szybko, zanim mnie cokolwiek jebnie. Zróbmy tak, bo inaczej nie da się tej bomby założyć. Wziąć w ręce. Ja pierniczę. Okej. Powoli, ostrożnie. Dobra, wyjebane szmaciarze, jestem teraz na was gotów. Chodź! Dobra, i... Niech to szlak! Kurwa! Ja na serio nie mogę tam pójść po drugiej stronie. Etan, ile jadłeś? Ty cholerny grubasie. Dobra. O kurwa, padnij w końcu. Dziękuję. Na serio, nie mogę tędy przejść? No ja pierdzielę, no. Ale dobra, najważniejsze, że zostało zażegnane to wszystko, co zostało zażegnane. Jebać strzelbę. SB pistolet to jest mój nowy, najlepszy przyjaciel. Pierwszy raz miałem taką sytuację, że ja myślałem, że normalnie z ekwipunku można sobie bronię zakładać, ale nie. No cóż, uczysz się czegoś codziennie, nie? Równie dobrze mogłem tak zrobić. Może bym ominął to wszystko. Dobra, może powinienem z pistoletu trochę postrzelać. I don't know. Chyba za niedługo save point będzie. Więc tam się nażremy fantami. Oby. Tak, chyba tutaj będzie, ale nie jestem pewien. Neuropociski. Okej. Desperacko potrzebuję... O, dziękuję. Czasami ta gra ze mną współpracuje. Coraz mniej chce mi się tą grę oplatynować, szczerze wam powiem. O mój Boże! Ej, przynajmniej... O! Ohoho! 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 Nie zauważyłem tego, ale zauważyłem w porę. A tego nie zauważyłem. No bo kurde, jak miałbym inaczej pomyśleć, że nie da się wziąć tych jebanych bomb normalnie z ekwipunku, jak można na przykład apteczki używać, no nie? Woo! Nie musiałem zużywać tamtej apteczki, szczerze mówiąc, teraz jak zobaczyłem te sterydy. Ale będę teraz napakowany. Nie ma skrzyni? Nie widzę, dobra, nieważne. Wysłano. Piątek, 16 stycznia 2015 rok, godzina 00:42. Dzięki wam od tygodnia czuję się normalnie, ale ona wciąż myśli, że mnie dorwała. Naprawdę musicie nad tym popracować. Nie dość, że wygląda jak dzieciak, to jest tak samo głupia. Mama i tata wciąż są w transie. Czy ta obsesja na punkcie rodziny to coś, co je zaprogramowaliście? To trochę chore. Wysłano. Piątek, 4 listopada 2015 rok, godzina 2:10. Ta suka Mija jest prawie tak stuknięta jak Eevee. Robi się agresywna, więc zamknąłem ją w celi. Czy to jest Walduś? Czy to Walduś napisał? Sądziłem, że Evelyn się wkurzy, bo uwielbia Miję, ale nie sprawia wrażenia przejętej. Czasami nawet ją odwiedza. Myśli, że Mija jest jej mamą. Jak mówiłem, wasza broń biologiczna jest pojebana. To musi być Walduś. 2016 rok, 1 września, godzina 1:10. Obsesja Evelyn na punkcie rodziny wymyka się spod kontroli. Zmusza wszystkich do porywania kolejnych debili z ulicy, żeby wzbogacić swoją chorą rodzinkę. Być może traci nadzieję, że Mija przejdzie na jej stronę, ale to ja muszę sprzątać ten burdel za każdym razem, gdy zjawi się ktoś nowy. Swoją drogą, Evi wygląda na chorą. Skóra jej się marszcza, włosy siwieją. To normalne? Zupełnie jakby nagle się postarzała. Ciekawe, nie powiem. I tak to chyba napisał Walduś jednak. Ponieważ to jest charakterystyczne jego pismo. Tak myślę. O, chwila. Mam nadzieję, że bomb tutaj nie będzie. Niniejszy raport opisuje objawy towarzyszące rozwojowi bakterii w ludzkim organizmie zainfekowany przez stymulant serii E. Dobrze, że nie E621. Przed kontaktem z aktywnymi stymulantami serii E należy uważnie zapoznać się z niniejszym dokumentem. W dalszej części dokumentu zwanymi pleśnią Chciałem przeczytać pieśnią. Wstępna infekcja. Pleśń pobiera substancje odżywcze z organizmu gospodarza, rozmnażając się i powoli opanowując komórki w ciele. Efektem ubocznym tego zjawiska jest pojawienie się u zainfekowanego niesamowitych zdolności regeneracji. Podczas eksperymentów zaamputowaliśmy ręce oraz nogi zainfekowanych i odkryliśmy, że potrafił zregenerować odcięte kończyny w ciągu kilku minut. Pośredni etap infekcji, gdy pleśń dociera do mózgu myśli zainfekowanego, harmonizuje się ze stymulantem serii E. Osobnik zaczyna słyszeć głosy, doświadcza halucynacji i wkrótce podlega kontroli stymulanta serii E. Jeśli ten stan utrzyma się, gospodarz utraci wszelkie poczucie tożsamości. Pełna infekcja, gdy każda komórka w ciele zostanie opanowana przez pleśń, gospodarz zacznie tracić ludzką postać. Mutacje fizyczne różnią się, ale wszystkie zapewniają gospodarzowi niesamowitą siłę. Opanowanie zainfekowanego na tym etapie byłoby niezwykle trudne. SCP Keter! Czy jak to tam ten najsilniejszy, najbardziej niebezpieczny się nazywa? Nie pamiętam. Kurde, oni wszyscy jak SCP się nazywają. 5 minut po przyjęciu dawki, wymioty. Neurotoksyna E. Badanie wpływu dawki na osobnika serii E. Czy oni jej to w oko wsadzają? 10 minut po przyjęciu dawki, śmierć. 12 minut po przyjęciu dawki. Zwapnienie komórek. Czarna skrzynka tu polewa. Tego jeszcze nie bierzemy. Najpierw się rozejrzę jeszcze. Kurde, gdzie moje psychotropy? Tu są. Jeszcze czytańsko? Mam nadzieję, że psychotropy nie będą się marnować podczas tego, więc hej. Jako że jest czytanie, to trzeba przeczytać. Evelyn dysponuje również zdolnością wytwarzania organizmów z grzybni, czyli strzępek plechy grzyba. Terminu organizm użyto tu w sposób nieformalny. Ściślej mówiąc, są to superorganizmy wytwarzane z ogromnych ilości grzybni. Ważny jest jednak fakt, że przedjawiają one silny instynkt przetrwania i gdy zostaną choćby lekko sprowokowane, wzięcie się bronią. No kurde, jaka to prowokacja! Ja sobie kurde idę, a te gnoje mnie atakują. To żadna prowokacja, ja chcę sobie po prostu żyć. A oni nie, nie, wezmę ciebie za jebie i zjem. No. Ich charakterystyczna dla grzybów wytrzymałość i niebywała siła sprawiają, że twory te mają znaczący potencjał w zastosowaniach wojskowych. A skoro to są grzyby, to co gdyby tak zrobić z nich zupę grzybową? O mój Boże, to by było pyszne. Chyba że to są grzyby niejadalne albo trujące, to wtedy niezbyt. Badacze określili te superorganizmy mianem pleśni w związaniu z do ich grzybowej budowy ciały. Grzybniowej budowy ciała. Kurde, skoro to jest pleśń, to można robić ser pleśniowy w takim razie. Jak nie grzybową, to pleśniowy ser. Powiem wam, belgijski ser pleśniowy nie jest zbyt dobry. Ja wolę polskie turki. Tak naprawdę są o wiele smaczniejsze. I przy okazji nie jebią nie wiadomo czym. Nazwa to oddaje charakter tych organizmów. Próby leczenia przypadkowych zakażeń polegające na wycinków tkanek Evelyn umożliwiły uzyskiwanie wyjątkowej grzybobójczej surowicy. Podanie surowicy zakażonemu osobnikowi powoduje zwapnienie grzybni, jednak jeśli znaczna liczba komórek została już zainfekowana, podanie surowicy może skutkować śmiercią. W związku z tym, że okno terapeutyczne jest wąskie, podstawowym zastosowaniem surowicy jest raczej eliminowanie, a nie leczenie zakażonych osobników. Podczas badań nad możliwościami surowicy ustaliliśmy, że podanie jej wzmacnia jej działanie, prowadzając do powstania związku, który nazwaliśmy neurotoksyną E, powodującą nawet w minimalnych dawkach. Interesującym objawem zaobserwowanym w zachowaniu Evelyn jest jej obsesyjne przywiązanie do rodziny, bo jest pojebana i tyle. Podczas doświadczeń wielokrotnie przekonaliśmy się, że zakażone osobniki odczuwały przymus do odgrywania roli matki lub ojca Evelyn i traktowały ją tak, jakby naprawdę była ich córką. To kurde pojebana rodzinka! O hej! Moja mama i tata są... pracują w sklepie spożywczym, a twoi starzy co robią, Evelyn? Jak pracują? A moi starzy, no oni lubią jeść ludzi i robić z siebie zupę grzybową albo ser pleśniowy. Jam. I przy okazji są duzi i wyglądają jak gówno. I mają duże zęby. Dlaczego motywem przewodnim kontroli nad umysłem stała się dla niej rodzina? Możemy jedynie spekulować, jednak powodem może być fakt, że instynktownie pojmuje, iż rodzina jako grupa osób lepiej wpasowuje się w dynamikę grup społecznych niż samotna dziewczynka. Z drugiej jednak strony w bardziej sentymentalnym ujęciu można przypuszczać, że wychowana w warunkach kwarantanny Evelyn kompensuje postrzegany brak miłości. Miłości rodzicielskiej. Nie wychowujcie waszych dzieci w warunkach kwarantanny. Ups, koronawirus! Dobra, bierzmy to, ten shit i tyle. A, to butelkę trzeba tutaj wsadzić. Neurotoksyna E. Niszczy komórki każdego organizmu opartego na modelu broni biologicznej serii E, używając wyłącznie do likwidacji osobników serii E. Przed użyciem toksyna wymaga stymulacji. W tym celu należy umieścić próbkę komórek osobnika serii E w zbiorniku z neurotoksyną. Sci-fi mambo jumbo, I don't give a shit. Ale wynalazłem szczepionkę na koronawirusa i to jest najważniejsze. Mała smarkulo, nadchodzimy. Wezmę jeszcze na zewnątrz, pójdę i wezmę... itemy... Kurwa, coś tu jest, ja tu to widzę, ale... Czy to jest maniek w staniek ten cały? Chwila, wezmę... Pójdę na dół. I go zestrzelę, bo mnie wkurwia. Chyba moje stymulanty przestały działać, cholera jasna. Tak czy siak. Jest tu! Ach, jestem celny jak Stormtrooper z Star Warsów. Nie wiem, jak oni po polsku się nazywają. Nie oglądam zbytnio Gwiezdnych Wojen. I'm sorry. Dobra. Sejwujemy. Jeszcze za niedługo. Jeszcze trochę i będzie koniec gry. Jesus fucking Christ. Została nam jeszcze tylko jedna sekcja rozpierduchowa. O, jest pudło, cholera jasna. Dobra, szczelba, wypierdzielaj, chyba że nie, czekaj. Jest, strzelba jednak, wymarnowana amunicja, więc nie będę trzymał. Sterydy zostawię. Czy ja chcę mieć amunicję do pistoletu ze sobą, szczerze mówiąc? Czy ja będę używał pistoletu? W sumie granatnik wezmę ze sobą. I zrobię amunicję. Zaraz, gdzie proch strzelniczy. To chyba? Z prochu strzelniczego się te zapalające robiło, te nie? Zaraz zobaczymy. Dobra, paliwo stałe. To czego to nam będzie służyć? Nieważne, dobra. Czekaj. Nie, to paliwo stałe, nie proch strzelniczy. Jest paliwo stałe, jeszcze chemikalia wezmę. Dobra. I zajebiście. Wezmę, przeładuję nasz granatnik. I tak. Psychotropy w sumie zażyję raz. Paliwo zostawię. Połączyć marychę z chemikaliami. Nie, czekaj, bo jeszcze mamy sterydy w razie czego. Dobra, nie. Myślę, że tak może być. Jeżeli chodzi o nasz inwentarz, możemy iść dalej. I przy okazji już, jak już zostałem, już ogarnąłem inwentarz, to lepiej save'nę teraz też. Ile mi jeszcze gry zostało? Czekaj, 8,52. Serio? Czekaj. Wydaje mi się, że szybciej to skończymy niż ja to skończyłem za pierwszym razem. Ale zobaczymy. Tak czy siak nie boję się, gdy ciemno jest. Ponieważ jest tutaj jednak światło. Dobra, to tak, to tak. Bomba nam się zawsze przyda i chemikalia też. Lepiej wsadzę bombę o tu, żebym mógł ją ze sobą wziąć w razie czego. Ponieważ... Etan, ty idioto pierdolony. Czy ktoś... Jakąś piosenkę słyszę. Ktoś chyba nuci motyw główny tej gry, więc hej. Zaraz ten ktoś zanuci ten motyw główny po raz ostatni, jak z nim skończę. Idź, idź, idź. Kurwa, jebać tą małą szlamazarę. Sama zgiń, szmato głupia. Czekaj, zaraz ci kurwa dam. Tak, tak, pewnie używaj swoich żygających sprzymierzeńców. Mam w dupie. Nie, w sumie chyba możemy... Myślałem, że możemy po prostu przejść, ale nie. Nie, tutaj będzie rozpierdol, tu trzeba rozwalać wszystko jak tylko można. No co, dosięgniecie mnie? Dosięgniecie mnie? Wiem, że nie. Dobra, wezmę pistolet jeszcze. Pistolet wymarnuję. Jednak myślę, że SMG mi się bardziej przyda mimo wszystko. Dawaj trawę. Co? No co za szmaty? Chciałem już się uzdrowić, ale nie. Jesus fucking Christ. Nie chciałbym marnować mojego granatnika na tych skurwysynów teraz, bo... Nie wiem, czy na ostatnim bossie się nie przyda czasem. Oczywiście, że kurde się przyda, no ja pierdzielę. No jednak wezmę, połączę tą marihuanę. Ile ja mam? Jestem na zielonym, dobra. W razie czego bomba jest. Dobra, gdzie oni idą? Tutaj idą. Tutaj idą. Ha! Moje wybuchy na mnie nie działają! Suki. Wezmę... Przesunę pistolet. I... Rozwiebię tych, co za mną idą. A dobra, już nie idą, dobra. Przestraszyli się. Ach, zamknij mordę, mała idiotko. Whatever, nie mam czasu, by zmieniać broń. Dobra, nie ma... Oh my... Dobra, nie, jebać to. Granatnik did is. Nie! Nie! Dobra. Jebać to! Kurde, zajebie ich i tyle, mam dość. Dwa w cenie jednego! Dostałem trofeum! Ha! Widzicie, jak jestem zajebisty? W sumie może tak sobie myślę, że pistolet też powinien nam... powinniśmy dać radę z pistoletem. Mam nadzieję. Wow, ammo do strzelby, a ja strzelby nie mam. Czy mogę sobie zrobić ammo do strzelby? Czekaj. Jesteś wkurwiający, więc musisz zginąć w trybie now. O. Nie, dobra, dobra, nie. Biegniemy dalej. Biegniemy przed siebie! Oczywiście, że nie mogę! Skurwysyny, łajdaki pierdolone. Dobra. Przeżyłem. Dobra. W sumie czemu lepszej amunicji nie używam? Oto jest pytanie. O mój pierdolony Boże. Nie, mam jeszcze jeden granatnik, dobra. Chyba nie trafiłem ich obu. Dobra. Idź! Wiedziałem, że tak się stanie. Gdybym, kurde, mógł sobie zapauzować inwentarz, kiedy go otwieram, to bym sobie połączył je marychę z chemikaliami i bym zrobił, kurde, apteczkę. Jesus fucking Christ, jak ta gra mnie czasem wkurwia. Ale i tak ją lubię, mimo wszystko.